Jeśli są problemy, teraz sorry, nie pomogę. Jeśli są problemy, no to sorry, nie są moje. Głęboko schowany w kanapie, przykrywają tone pliki. Długo wyczekane, mam na głowie warkoczyki. Ludzie wciąż mi mówią, nie ma lipy. Nie ma lipy, a przede mną długie tripy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson Tościk, a to jest Dejwik Żabka. A tutaj witam bardzo dzień serdecznie, dobry, jest ze mną. Ale ty masz fajne galoty. Patrykowe. Kto kojarzy SpongeBoba, pisze SpongeBob. Tak, to są takie, SpongeBob miał takie spodnie, no to prawda. Dobra, słuchajcie, na samym początku, zanim będziemy kontynuować, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ mam niesamowite teraz zasięgi. Naprawdę są łapeczki, to wystrzelacie niesamowicie. Więc ostatnio jak ty powiedziałeś, żeby było 6 koło łapek, no to wiesz, że prawie wbili. Jest 5000 łapek w górę tam pod tym filmem. No i let's go, więc no i tak ma być teraz, ale nowy challenge, 7000 łapek, jak każdy dobije tyle łapek, to robimy jakiś to niesamowity wyzwanie. Challenge. To jest to robimy live'a no razem. Dobra, jeżeli chcecie live'a razem z Dejwikiem, ale takiego, że równocześnie odpalamy na dwóch kanałach, czy jak? Nie, na jednym kanale, na twoim, ale przez 2 godziny na przykład, taki mega giga długi live. No to nie, to po godzinie na obu kanałach. O, dobra. Po godzinie, jedno po drugim i jakiś... O, i to nawet z tego, co dzisiaj będziemy wam pokazywać. O ja, dobra. To już w ogóle będzie kozak i będziemy tam pracować. Słuchajcie, dobra, później zobaczycie, o co chodzi. Na samym początku, chodź Dejwik, polecimy jeszcze szybko do Palionowa, żeby zabrać moje itemy jakieś tam w ogóle ze skrzynek, żebyśmy po prostu mieli, żebym miał tutaj, bo ja się jeszcze tak naprawdę nie przeprowadziłem, ja ledwo co tutaj przyniosłem. Jedyne co przyniosłem to co miałem w plecaku, tak jakieś moje syfy, ale to nawet tego nie odłożyłem nigdzie. A muszę się w końcu tam gdzieś osiedlić w tym borowiku, żeby w końcu tam mieszkać, no bo jak wiecie, przeprowadzamy się do zamku, będziemy mieszkać w zamku teraz, mamy taki wielki pałac, jesteśmy niczym królowie, mieszkamy jak prezydenci w pałacu. Tak jest, let's go. I jeszcze to, co zobaczycie dzisiaj, to jest naprawdę niesamowite. Tak, dokładnie. Dobra, czekaj, odłożę sobie tu wszystkie rzeczy, jakich nie potrzebuję, ale wezmę to, co chcę mieć do tego pokoju. Więc wezmę sobie tak. Tym sobie też udekoruję jakimiś tymi bookshelfami i tak dalej. Jakieś skrzynki mi się przydadzą. Co by tam jeszcze mi się przydało? Co mi się tam może przydać? Czekaj. Pomyślmy. Łóżko mam. O, wiem, co tutaj też jest, czekaj, jest gramofon, nie? Czy tak to się nazywa? Tak, ale jak go się robi? Stary, ja robię gramofon teraz na odcinku. Dobra. Robię gramofon na odcinku. O kurcze, ale teraz tak przypomniał, łatwo, strasznie. Widzę. Jak łatwo, Jezus no, święty. No, strasznie łatwo. Dlaczego my wcześniej na to nie wpadliśmy? Ej, nie mam w ogóle żadnego drewna przy sobie. Dajmy go do tego miejsca tam na dół. Ja, zróbmy sobie dwa, ty sobie jeden dasz do pokoju. Dobra, ja sobie dam do pokoju jeden, ale drugi możemy faktycznie tam też na dół zabrać, no. To jest dobry plan. Co my tam dobra, zrobimy? Robimy tak. Mamy to i teraz jak to tam było dalej? Sztabka złota i... No już to jeny, to jest łatwo. Łatwe jak... Bardzo łatwe, bardzo. Nie wiem. Dobra, robimy łatwe sobie... Łatwe jak blok, niszczenie to... trawy łopatą z wydajnością 5. Dobra, i mam gramofon. I to jest o tyle spoko, że jeszcze mam płytę w ogóle też, bo mi dropła gdzieś w jakimś tym, więc mam płytę i od razu będzie można ją użyć. Dobra, będę miał gramofon w pokoju, ale super. Szukam jeszcze jakiejś płyty jednej, o, wezmę sobie też jakieś zapasowe... O, lokar dołączył. Zapasowe wezmę sobie też jakieś te, jak to się nazywa? Ziemniaki, no już sobie wziąłem. Nie widzę żadnej płyty już więcej, chyba nie mam już więcej płyt. I też nie widzę nic innego, co bym mógł zabrać chyba. Już chyba mam wszystko. Masz Tiger Sword'a? Tak, mam właśnie, tu, o właśnie, o to też miałem, tak, mam już Tiger Sword'a, no. To jest też mega ten, ale dostałem prezent od Milki, wiesz, dlatego dostałem ten, bo mi brakowało 2 Orange Jamów i ona mi je dała na odcinku. A faktycznie, pamiętam. No, kurczę, byłeś ty też przecież, no właśnie. Byłem, ja wiem, że tym Tiger Sword'zie. O jeny, dobra. Nie. Dobra, to lecimy, już w sumie mam wszystko. Wezmę jeszcze tutaj. Let's go. A, to już zostawię. Dobra, lecimy. To już jest wszystko, co potrzebujemy tam tak naprawdę do zamieszkania w tamtym miejscu. Ale się cieszę, że mam gramofon, stary, ja zapomniałem totalnie o nim. On jest mega fajny, to jest do udekorowania i ogólnie jako pomysł. I od razu, masz łóżko w ogóle? Nie, ja tam nie mam łóżeczka jeszcze. A to dobrze, to moglibyśmy się przespać, ale dobra. To już właśnie lecimy nie, na razie. Ja w ogóle nie mam łóżka na tym świecie jeszcze. Nie masz w ogóle łóżka? W ogóle nie mam łóżka. Co ty nie miałeś? Nie znaleźć ani no wszyscy to mówią, że nie mają łóżka. Ja już chyba 5 łóżek zrobiłem komuś. Neonowi chyba z 2 zrobiłem łóżka. Milki zrobiłem łóżko, jak wbiła na serwer, że miała w czym spać. No bo ja mam owce tam za swoim starym domkiem w tej wiosce początkowej, nie? Tak. I tam je gole bez przerwy. No jak chcesz, to weź te nożyce i idź tam zejść ogólnie.
No dobra, w sumie później pójdę, no to spoko. Dobra, idę tam na górę do tego borowiaka. A i właśnie, ale czekaj, no dobra, pokażę wam to, patrzcie co tutaj mamy. Największy piec w Minecraft, o nim też będzie na pewno odcinek, jeżeli chcecie, i pokażę wam jak go się używa i w ogóle, ale to jest totalny kozak, zbudowaliśmy to ostatnio sobie tak poza już odcinkami, poza live'ami, bo już byliśmy strasznie tego ciekawi, chcieliśmy go zacząć ogarniać, ale myślę, że on jest na tyle ciekawy, że na jego temat to trzeba zrobić jakiś film jeszcze. Trzeba, no ten to jest jeden z ciekawszych modów tutaj jak dla mnie, ale trudny fest. Dobra, idę do swojego domku, tutaj mam swój pokój, niestety tutaj mam zbagowany blok. Ale on tak by mnie denerwował, Jezus. No mnie to tak wkurza, że on tu jest. Nie mogę wytrzymać, jak na niego patrzę. Dobra, wykorzystam te miejsca, w których mam tutaj te płotki, to ja bym wykorzystał na to, żeby zrobić tam okno jakieś, więc może tam nie będę robił jakichś innych takich craftingów i tak dalej. Ale chociaż może w jednym zrobię. Poczekaj, gdzie jest widok na zamek? W tym tutaj nie. Bo ja chcę właśnie widok na zamek mieć, więc tu mogę wykorzystać. Zrobimy tak. Dwie skrzyneczki. Pieca nie mam przy sobie, więc piec zrobimy kiedy indziej. No i czekaj, tu chciałem sobie jeszcze ozdobić tymi bookshelfami, ale to jeszcze zrobię jedną rzecz najpierw. Te pół płytki potrzebowałem, bo ja tutaj sobie tak łóżko chcę obudować. O, tak o. Żeby ono tutaj miało jakiś większy sens. I koło łóżka sobie dam ten gramofon, żeby tu mi grał. Dobra, ale dobra. Ładnie wygląda. Dobra, uwaga, puszczamy płytę. Nie wiem jaka to jest melodia totalnie. C418 cut, dobra. Let's go. Leci sobie muzyka, ale jazda. Leci. Jak się kręci w ogóle ta płyta, super. No, fajnie to wygląda, mega. Jak se gra, dobra, to niech se to gra, to w sumie no, to jest na tyle cicho, że nie przeszkadza. I tu bym jeszcze zrobił sobie ozdobę z tymi bookshelfami. Bo mam ich sporo dosyć. Dobra, coś takiego i tu później jakieś płotki. No nawet mam chyba płotki. Bo ja. O, mam, dobra. Zrobimy sobie. Jak gra ta muzyka! Ale fajna! Mi się podoba fest. Fajne to jest, no. Ale super to jest, naprawdę. Ej, mega mi się to podoba. Dobra, ozdobię sobie tu na szybko jakimiś tymi płotkami jeszcze. Coś takiego. Tu zróbmy tak, na przykład. Albo, o, wezmę sobie w sumie stąd ten crafting, niech jest coś takiego. Jaki dropik. Jak gra, super to jest. Mega, a mi się to podoba. Dobra, i po drugiej stronie zrobię sobie craftingi i piece, więc tu jest... Wow, myślałem, że to creeper, a to ty byłeś. Już się wystraszyłem. Spokojnie. Jaki drop. Dobra, zrobię sobie piec taki tutaj, żeby mieć, później sobie go ulepszę na jakieś lepsze też. Ale chcę tu takie itemy startowe mieć, żeby już tutaj coś było. No i chyba tyle z takich rzeczy, co ja tutaj mogę dać. Chyba tyle. A mogę jeszcze od razu zrobić to okno w sumie z tej strony. Zrób, no. Jak ta muzyka gra. Ale fajna. Dobra, jest i robię... Głośna, ci powiem, jest głośna. Jest dosyć głośna, no to prawda. Dobra, robimy okno. Mamy okno na... Jak to wygląda, jaki widok. Widzisz to? Oja. Jaki widok. Ja bym tu jeszcze zrobił z tej strony. Powiększyć to tak, żeby było... Jaka muzyka! Nie mogę. Wiesz, czy mi się kojarzy to? No. Kojarzy mi się ta melodia z jakimiś odcinkami od Reziego. Pozdrawiam Reziego bardzo serdecznie, ale ma takie właśnie... Bardzo mi się, no mega mi się to podoba, dobra, coś takiego. Dobra, mamy to udekorowane, jaki widok, tu jest na cały zamek. Piękny, na wszystko, pięknie, dobra. Czekaj, ja może wyłączę to. Zabiorę już, żeby tutaj nie grało, to odłożę tutaj do tej skrzynki tą płytę. Dobra, i chodź, pokażemy teraz coś niesamowitego, coś z czym troszkę zwlekaliśmy teraz, ale to trzeba wam w końcu pokazać. I po tytule już wiecie mniej więcej, co to jest. Słuchajcie, no postanowiliśmy z Davikiem wrócić do naszego tajnego, nielegalnego biznesu, zależy jak to chcecie nazwać, no to jeszcze za bardzo nie wiemy, czy to jest nielegalne, ponieważ to w sumie, nie no, to jest niby legalne, ale wiesz, nie. Robimy to po kryjomu, nie? Robimy to po kryjomu. Zrobiliśmy to u Dave'a na odcinku, tutaj jak się kliknie w ten przycisk, to tu się otwiera tajne przejście, to jest coś pięknego. Tu się, łup, i tu, o, dobra, i udało nam się zejść, tu jest przycisk, który znowu nam pozwoli wyjść. No i patrzcie, i tu pod lochami, jak zejdziemy sobie pod lochy, mamy, tu będziemy robić laboratorium, w którym będziemy mieli tak naprawdę, no, taką produkcję,
najlepszych potek w Minecraft tak naprawdę. Tak, to prawda. Na niewidzialność, na jakąś moc, na wszystko. Wiesz, co bym zrobił w ogóle? Zrobimy tutaj tajne przejście pod ziemią do portalu z Netheru, tak żebyśmy mogli stąd iść do Netheru tak, żeby nikt nie widział, że tam weszliśmy. I na przykład, Jezus, jak jest portal do Netheru, to od tyłu zrobić wejście, że wchodzimy z od tyłu do tego Netheru, od tej drugiej strony portalu. To będzie coś mega. No i tu ogólnie będziemy to trzeba tutaj jakoś całe zrobić jakoś tak, żeby to wyglądało. Zrobić, no, to prawda, wymyśliliśmy, że zrobimy to z andezytu, te pochodnie to też jest w ogóle kozak. Jak się je robi w ogóle? No. Czekaj. Nie mam pojęcia, stary. Nie pamiętam, czekaj, sprawdzę. Pochodnie... Tor? Będzie torch. O, tu? A, dwa stony! Bo właśnie nie wiedziałem, kto to robił, a widzę, że tego jest dosyć sporo na tym. Ale fajne są te pochodnie, no, naprawdę, o wiele ładniejsze są, szczerze mówiąc. Tak. Dobra. Wykopię tutaj jako tako, żeby to wyglądało. Tu w ogóle, jak jest taka przestrzeń do góry, to tu możemy zrobić jakieś piętro na przykład. I na tym piętrze zrobić farmę brodawek, żebyśmy tutaj mieli te sobie przenieść. Jezus. Co my tu będziemy mieli? Ja już widzę ten biznes. Ja też już widzę, tak. To będzie, tak bogaci będziemy. Tu każdy będzie chciał przecież mieć takie potki, jakieś na niewidzialność i tak dalej. Przecież to wszystko będzie potrzebne do jakichś herobrine, troli i tak dalej, nie? Właśnie, to będzie mega potrzebne. Ale my się obawimy. Ja już wiem, że my się obawimy to się. Tak. Wiesz co, ja bym tu zrobił jeszcze lepsze zejście na dół. Dobra, to ze schodków? Wiesz co, tak, tylko bym zrobił jakby w tą stronę, tu. Bo tutaj, widzisz, tutaj mamy, także widać to przejście. Okay. Więc zamuruj tą warstwę, albo dobra, ja zamuruję. Zrobię tak. Coś takiego. A, tylko mieliśmy to z andezytu robić. Czekaj, może lepiej już ten andezyt mieć. Nie masz andezyt przy sobie? Czekaj, zobaczę, ile mam. O, mam tutaj coś tyle. Ej, dobra, ja mam sporo tego andezytu. Jak tak patrzę teraz tu przy sobie. Zrobię z niego ten gładki, to się nazywa gładki andezyt? Tak. Wypolerowany. Z tego też się da robić schodki, nie? Dobra, zróbmy coś takiego. Tu zróbmy z kobla może, to masz rację, tu zróbmy z kobla. Tak. No jeszcze, a tam na dole tylko laboratorium zrobi się z tego andezytu, bo go nie mamy zbyt wiele, a... Znaczy, na pewno go jest dużo na mapie, ale nie ma co go nadużywać. Wow, rozwaliłeś mechanizm. Co ty? No, bo tutaj nie może być... Musimy to ukryć też, wiesz? Czekaj, ale tutaj... Nie, no i tak tego nie widać, moim zdaniem. No ale mogę dać stona, nie? A bo dobra, w sumie to i tak to jest od tej strony, wiesz, że tutaj i tak tego nikt nie zauważy. No, tutaj nikt nie wejdzie nawet. No dobra, no to tu jeszcze rozwalę to. Coś takiego. Zaraz mi się kilof skończy w ogóle, tak o nie, pochodnie to postawiłem. Nie gadaj, masz tutaj jeszcze jedną drabinkę? Tak, mam. To musisz tutaj daję. Brakuje nam jeszcze jednej, tak naprawdę, dobrze by było mieć tam jeszcze jedną. Wiesz, co zrobimy? Zrobię jeszcze to przedłużę tak i tu zrobimy inaczej te schody. Zrobimy tak, żeby to jako tako wyglądało, no żeby to też znaczy żeby to było funkcjonalne, ale żeby też wyglądało, więc bym zrobił takie kręcone schody lekko. Okej, dobra. Coś takiego. Schody robimy jeszcze z kobla bym zrobił, ale ogólnie to tak, już... Tak, na dole już. Przepraszam. Nie ma problemu. Czekaj. Wow, patrz jaki blok jest zbugowany, taki, że niby się rozwala? Widzisz to? Nie. A ja mam taki, że on jest prawie rozwalony. O jeny, ale dziwne to było. Dobra, zrobię crafting na szybko. Albo mam może jakiś crafting tutaj? Mamy u góry chyba, nie? Tutaj blisko. Nie wiem, czy ja go nie zabrałem już. Ale dobra, ja mam drewno tutaj przy sobie, wiesz? Zrobię to. Ej, zbugowałem się w tym! Otwórz guzik! Ratuję. Ja! Coś się stało? Ale cię biło mocarnie. Ej, coś... O, dobra, udało mi się, bo się na chwilę zepsuł Minecraft. Tak trzeba to robić, dobra. Zrobimy tak. Coś takiego. Okej. Okay. I tu zrobimy... Zejście, ale na jedno czy na dwie kratki? Na jedno jest na takie jedno, bardziej tajne, nie? Na jedno tajne, no. No dobra, to jeszcze robi... Jeszcze jakiś obraz, jeszcze... O, Jezus. Tak! Tak. Tak, to jest... Ja nie mogę, co to są za plany w ogóle? Ale mam laga, wiesz? Czemu masz laga? Ja w Minecraft, no. Nie, ja nie mam. Mam laga w Minecraft. Nie rozumiem. Wszystko. A mi wszystko stoi w miejscu. Na tabie, masz mega słabe połączenie. Tak, mega słabe połączenie. O nie, to co ma być za ping? Czekaj, ja może wyjdę z serwera, wejdę jeszcze raz i zobaczymy, czy to coś pomoże. Może tak, może nie. Palionowo 2, wchodzimy. Dobra, jestem. Dobra, no powinno być lepiej teraz. Zrobię schodki teraz te kamienne. Dobra, 8 schodków, nie wiem czy starczy, zobaczymy. Tak, coś tutaj zejście w ten sposób. Jeszcze jedno tu.
Jakoś tak, dobra, dobra. Dobra, no. Okej. Okay. Super, super. Dobra, idzie to. Mamy to. Prawie. Mamy to. Jest tajne przejście. Tutaj i... Tak. Czekaj, tu się nie wkopię w żaden. Dobra, nie wkopię się. Robimy tu schody, tu, tu i tu. O, idealnie schody! Idealnie mi schodów brakło. Czaisz, jakiego farta mamy. O, i tu mam te jeszcze. O, ale ozdobione fajnie. Dobra, widzisz? Dobra, i let's go, i mamy to. I let's go. Dobra, i teraz tak, ja bym rozwalił całą tą podłogę tutaj z dołu, bo na tej, na tu będzie trzeba z andezytu zrobić, z dołu, nie? To prawda, żeby, no po prostu, nie z andezytu nie, to miało być. Z granitu, tak, z granitu podłoga, taka lekko czerwona ona będzie, a ściany zrobić z andezytu i one będą wtedy perfekcyjne. Perfekcyjne będą, mówię. Ja też już nie, ale jestem podjarany, stary, coś niesamowitego. Taki, to będzie tak porządny, nielegalny biznes. Znaczy, nie, że nielegalny, nie wiem jak go nazywać nawet. Czy nielegalny, czy tajny bardziej, tajny biznes. Tajny biznes. Tajny, to jest tajny biznes, ponieważ nikomu o nim nie mówimy. Burmistrz też nikt nie wie tak naprawdę. Nikt nie wie, naprawdę nikt nie wie. Dobra, poczekaj, ja bym tutaj ten piasek ominął. Robimy to pod skosem, czy robimy to jakoś tak... Ścianę pod skosem, czy jak? Możemy pod skosem zrobić, bo to... Dobra, ja zacznę robić może tutaj tą ścianę, żebyśmy już mieli jakiś taki zarys, jak ta ściana idzie. Coś takiego. Dobra. O. Tak, tak. O, brakło mi... A nie, dobra, już myślałem, że mi brakło. Ja po prostu wziąłem sobie tam, gdzie było mniej tego andezytu miałem wypolerowanego. O, i tu mamy nawet... A tu jest też andezyt, to nam nie braknie tak szybko, dobra. No, kopię, ile tu jest? Tu zrobimy tą ścianę jeszcze... Albo nie, tą ścianę też już zrobimy z andezytu. Dobra, tutaj ja to zaraz dam u góry, bo to skopię, żeby to mieć po prostu ten blok. Rozumiem. Tako. Wiesz co, tą ścianę... Nie, dobra, tą ścianę jeszcze z kobla zróbmy. Bo to nam się nie złączy ze schodami. Okej. Teraz dobra, tak, dobra. Tutaj cyk, cyk. I teraz ta ściana z andezytu... Czy ja tu się wykopię na zewnątrz? Tak, wykopię się tam na zewnątrz. To tutaj nie mogę, muszę to przedłużyć. Tak. I tak zrobić. Dobra, mamy tu ścianę z andezytu. A niech idzie to w ten sposób. Dobra. O, ty to robisz tak nisko, jeszcze piętro niżej robisz to. No. Okej, no dobra, no to będzie, to muszę jeszcze dorobić tutaj, ale dobra, okej, może tak być, może tak być. Jak najbardziej. To zrobię tutaj z dołu tą ścianę. Jeny, ale to będzie, nie, to będzie tak piękne laboratorium, ja już to widzę. No, ja też. Języki live'y teraz będą piękne. Tak, teraz live'y to już w ogóle. Więc koniecznie subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo to będzie coś pięknego. Dobra, zrobiłem tutaj to. Dobra. No to stary, już to zaczyna jako tako wyglądać, szczerze mówiąc. Tu jest jakiś andezyt, ja bym go zebrał. Weź sobie to. On się mi przyda teraz do tych ścian. I te pochodnie, ja bym tu ogólnie oświetlił wszystko tymi pochodniami właśnie. Tymi stone'owymi. Na razie zróbmy zwykłymi, ale później je zamienimy, żeby tutaj na razie było zwykłe. Dobra. No tak, masz rację. I tu bym zrobił równo z tą ścianą i tak to laboratorium już jest duże, nie wykorzystamy jej tak całej powierzchni. A jeżeli nam braknie, to może zrobić jeszcze bardziej pod ziemią, zrobić dwupiętrowe na przykład. Jo, dobra. To by było coś niesamowitego. Co tu się będzie działo? Ja już to widzę. Ja już mam w głowie plan, jak będziemy robić wielkie pieniądze. No i będzie to trzeba jakoś sprzedawać. My już wpadliśmy na pomysł tak naprawdę, jak to będziemy sprzedać, to było u Davika na kanale. Po prostu tam jest targ taki na zamku. No i w tym targu będziemy po prostu pod ladą nielegalnie, wiecie, przesuwać tam. Tutaj taki, wiecie, jest nielegalny, nielegalne coś. O, zliczył mi się kill off. Dobra, muszę wziąć mój, ale nie, spokojnie. Bo ja właśnie on się miał zniszczyć. Tu mam teraz taki kill off, który jest zrobiony przed... Neon mi zrobił go. Tosto kopacz się nazywa. Dobra. A nie, tego nie będę mówił na live, na odcinku, ale na live mi dali też fajny pomysł na kill off, ale to już nie mogę na odcinku mówić, bo to już imię i nazwisko pewnej osoby, więc nie. To już nie można tak. Dobra, no i zaraz to będzie, tak ja bym dokończył te ściany na odcinku i tak naprawdę to już będzie koniec.
I będziemy resztę robić już na następnych odcinkach albo live'ach też, żebyście po prostu też tak myślę, widzieli. No? Nawet wiesz co, my już mamy tyle tego zrobione, to już jest takie dokończenie, tylko dociągnięcie, więc w sumie w tym miejscu się z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Troszkę taki dłuższy, nie mieliśmy takich długich odcinków jeszcze. W sensie 20 minut mam nagrania, więc to jest już coś. No i tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i na live'ach, więc koniecznie subskrybujcie mnie i Dave'a, żebyście mogli zobaczyć, jak ten tajny biznes się rozwinie. Trzymajcie się, do jutra. Na razie, pa, pa.